chyba w okularach walczyć. Mógłbym walczyć w okularach w sumie, ale szkoda, bo mam bardzo dobre okulary, to nie chciałbym ich przypadkowo gdzieś stracić. Postawił ci jakieś w ogóle warunki, których nie mógłbyś pokonać? No tak łatwo ci to przyszło, można powiedzieć. Może to wyglądało tak z boku, aczkolwiek no stójka jak stójka, byłem przygotowany na jego stójka, aczkolwiek troszkę mnie zdziwił parterem swoim, bo naprawdę był przygotowany, zdziwił mnie tym swoim stawaniem i poruszaniem się, ale bardzo lubię parter, dużo robimy tego parteru, że nawet nie, tego co nie przerabialiśmy w przygotowaniach, także byłem przygotowany na to i poradziłem sobie. Czułeś w ogóle jakikolwiek cios? No teraz nie pamiętam, ale tam mi chyba chłopacy mówili, że chyba jeden dostałem jakiś tam, ale generalnie więcej wydaje mi się, że dostałem na rozgrzewce od Łukasza Rajskiego. Przed twoją walką teraz cały czas się mówiło, że pierwsza obrona jest trudniejsza niż zdobycie pasa. Czy faktycznie tak było? Nie no, w tym wypadku było trudniejsze wywalczenie tego pasa z tego względu, że walczyłem 3 rundy, a w obronie udało mi się skończyć swojego przeciwnika, czyli w tym wypadku ciężej mi się go zdobywało. Zobaczymy, jak co przyszłość pokaże. Jak oceniasz tą walkę? Czy tam było coś, co uważasz, że jest do poprawy? No zawsze jest coś do poprawy, prawda? No ja cały czas, mimo to, że ciężko pracujemy w tej stójce, ja tam nie do końca jestem zadowolony. Znaczy nie była zła, ale chciałbym wyjść, być pewny siebie, wywierać presję i nokautować rywali. Myślę, że kiedyś to przyjdzie, a jak nie, no to całe życie będę przewracał i kończył ludzi w parterze. Właśnie Mateusz, zrealizowałeś plan taktyczny w 100%? Plan był taki, żeby albo go znokautować, albo poddać twisterem w parterze, to by było 100%, aczkolwiek poddałem go skrętówką, także no plan zrealizowany, bo skończyłem walkę przed czasem. A to już trudno być mistrzem, no bo w sumie w każdej walce wiele do stracenia zawsze. Niby tak, ale wiele też do zyskania, prawda? Także no ja cieszę się, że wywalczyłem ten pas, cieszę się, że jestem mistrzem i będę bardzo ciężko trenował, żeby jak najdłużej to trwało. Dzisiaj bardzo silna, oprócz Komara, no to się bardzo dobrze zaprezentowaliście. No poznańska ekipa to no było 2-2 chyyba z poznańskiej, z tego 2-0 dla Ankosu. Także no ja jestem szczęśliwy, że wygrał mój kolega klubowy Maciej Kazieczko, mój główny sparring partner, jeden z głównych sparring partnerów. Także ja jestem super przeszczęśliwy. W ostatnim pojedynku powiedziałeś, że czujesz tą siłową przewagę często rywali, jak było w tym pojedynku. Nie czułem przewagi fizycznej, ale czułem jego siłę taką mniej więcej na równi, że no nie byłem ja silniejszy od niego, ani on nie był ode mnie, mniej więcej byliśmy na równi. To mi zaczyna troszkę przeszkadzać, dlatego teraz mam do końca roku taki luźniejszy okres, teraz się skupię nad siłą taką maksymalną, dużo będę pracował nad siłą, no i w międzyczasie będę pomagał Borysowi przygotować się do swojej gali w grudniu. Spodziewałeś się go tak od samego początku, jak już w hotelu się spotkaliście, podpisywaliście plakaty, później ważenie, że tak będzie cię prowokował twój rywal? O, mój rywal prowokował mnie od samego początku, od właśnie jak wjechaliśmy od plakatów. W piątek robiliśmy razem wagę w saunie, przed tym oficjalnym ważeniem też cały czas patrzy na mnie tak jak jego team, no prowokował mnie od samego początku, no ale jest to gdzieś spisane w tym sporcie, z tym się liczyłem, także ja jemu też nie odpuszczałem, żebyście sobie nie myśleli. Mateusza, zaskoczył cię Pezinho dzisiaj czymś się w oktagonie? Zaskoczył mnie tym swoim parterem, przygotowaniem parterowym. Może nie jakąś tam finezją, ale tym, że właśnie gdzieś mnie próbował sweepnąć, gdzieś jakieś te podhaczenia dziwne próbował gdzieś to, no tym mnie troszkę zaskoczył, ale nic, nie było to jakiegoś tam wielkiego. A kiedy możemy się spodziewać twojej kolejnej walki? Bo pewnie to będzie już przyszły rok. No na pewno to będzie przyszły rok, ale nie wiem, czy marzec, czy maj, to już pytanie do właścicieli. Ja mógłbym już w sumie w marcu zawalczyć, bo to minie pół roku, będzie to kolejna gala, także myślę, że na marzec byłbym przygotowany. Dzięki.